Cześć, witajcie na kanale brykard.pl Dzisiaj zrealizujemy sobie zestaw o nazwie Zimowa Przyjażdżka Powozem. Zapraszam! Zestaw numer 4603 to nic innego jak jeden z najnowszych dodatków Lego. Można go było dostać za zakupy bodajże około 700 zł w Polsce, chyba 120 funtów w Wielkiej Brytanii jeśli się nie mylę. No, i ta promocja trwa przez pierwsze dwa tygodnie grudnia. Podejrzewam, że ona jeszcze gdzieś tam kiedyś skoczy. Najprawdopodobniej po świętach znowu pojawi się, pojawi się ten zestaw jako, jako upominek. No i co tutaj dostajemy? Dostajemy przede wszystkim 153 klocki, 3 minifigurki z tego co widzę, jednego konia. No, i oczywiście powóz. Zobaczmy jeszcze co mamy z tyłu pudełka. Z tyłu pudełka mamy ten powóz od troszkę innej strony. Podoba mi się tutaj to koło w takim większym rozmiarze niż, niż, niż te przednie koła. No, i cóż, zajrzymy już do środka. W środku mamy raptem dwa woreczki i mamy instrukcję. Ja biorę się za układanie. No i za chwilę będziemy sobie omawiać ten zestaw. Pojazd po złożeniu prezentuje się bardzo elegancko. Tutaj na to wpływ ogromny ma to połączenie barw złotej, bordowej i czarnej. Do tego nasz woźnica w kolorze granatowym wygląda ten pan. Tak, ten torsik mi się bardzo podoba i to jest chyba moja ulubiona minifigurka z tego zestawu no, bo pozostałe, pozostałe dwie są bardzo, bardzo pospolite. Te torsiki widzieliśmy w wielu, wielu przestawach. Fajnie, że dostajemy jeszcze do tego szczaliki. No, ale jedna rzecz, której mi brakuje i od której już zacznę na początku, no to to, czego brakuje mi w rękach tego woźnicy. Brakuje mi oczywiście lejców. Nie wiem czemu tutaj tego nie ma. Za to dostajemy dodatkową marchewkę do tego pana woźnicy i tą marchewkę możemy sobie schować tutaj w kufrze z tyłu, do czego dojdziemy za chwilę. Oprócz trzech mini figurek w tym zestawie dostajemy jeszcze konia. No i jak na taki mały zestaw to jest to naprawdę fajne, bo dostajemy nie tyle 3 minifigurki, to jeszcze dużego zwierzaka, no i jeszcze fajny pojazd, czyli za relatywnie niewielką wydaną kwotę 700 zł, no bo czasem za takie dodatki trzeba wydać grubo ponad 1000 zł, żeby je otrzymać. Tutaj ta cena jest w miarę przystępna tym bardziej, że jest okres przedświąteczny, Sporo osób i tak robi zakupy, także tutaj jest duża szansa, żeby ten zestaw sobie do kolekcji dołączyć. Sam pojazd jest bardzo, bardzo ciekawy, bowiem skręca nam się tutaj ta przednia oś, a z tyłu mamy takie ogromne złote koło. Z przodu no też jest złote, ale to jest takie bardziej standardowe. Koło, które kiedyś mogliśmy spotkać w zestawach Castle. No, a tutaj dostajemy taką dużo większą wersję. Szkoda jednak, że te dwa koła się różnią. No, mamy całkiem, całkiem różne tutaj te wzory i to troszkę tutaj nie pasuje. Według mnie to jest taki delikatny mankament. Co mi się jednak podoba to ten kufer tutaj z tyłu, no bo ja jestem przyzwyczajony do tych kufrów z tą pokrywą taką zaokrągloną. Tutaj ten kufer mamy w takiej bardziej, bardziej dystyngowanej wersji, w taki, taki, z taką płaską pokrywą. Oczywiście kolejny mankament jest taki, że tutaj tego nie można otworzyć, jeśli ten kufer jest tutaj ustawiony z tyłu tego powozu no a co do samej konstrukcji no jest tutaj to wszystko zrobione bardzo, bardzo poprawnie nic się tutaj nie chwieje, nic się nie rozpada wszystko jest tutaj zaokrąglone nie mamy jakiś niepotrzebnych wystających studów wszystko do siebie pasuje do tego ładnie nam się tutaj to skręca. Słyszałem kilka opinii na temat tego, iż ten zestaw jest troszkę przeskalowany. Dużo, dużo ludzi tak twierdzi. Ja się nie do końca z tym zgodzę. Mam pół pojazd City do porównania. No, oczywiście, ten powóz jest większy niż, niż ta furgonetka, minimalnie, bo minimalnie. No, ale trzeba pamiętać, że te pojazdy, karoce i tak dalej, to były ówczesne wersje samochodów, także one powinny być w podobnym rozmiarze co, co obecne samochody. Jedną rzeczą, którą ja bym tutaj zrobił, to dodałbym drugiego konia, żeby ten, ta, ta roca właśnie nie wyglądała na tak ogromną, przy dwóch koniach ten, ten rozmiar wygląda już nieco bardziej naturalnie. I według mnie o wiele, o wiele lepiej. No cóż, ja już więcej nie mam do powiedzenia na temat tego zestawu. Napiszcie w komentarzach, czy udało Wam się. Tego gifta złapać na stronie LEGO lub też w stacjonarnym sklepie. No i przede wszystkim, czy Wam się podoba, u mnie ten zestaw znajdzie się w mieście, ale podejrzewam, że dla wielu osób to będzie idealny pojazd do wioski świątecznej. Także czekam, czekam na Wasze opinie. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!